Siema wszystkim, z tej strony Kuba 731, a to już kolejny odcinek z naszej serii The Last of Us Part 2. Właśnie jesteśmy po takiej, powiedzmy, strzelaninie, a raczej po walce z członkami z sekty Serafitów. I wyruszamy w dalszą drogę do tego właśnie szpitala. Szpitala jako oczywiście Abby, którą szczerze nienawidzę, bo powiem wam tak, już sobie, bo powiem tak, że przypomniałem sobie o to, jak ona zabiła Joela, to będę chętny, żeby specjalnie potraktować ją śmiertelnie. Wiecie jak. I oczywiście w towarzystwie, raczej przewodnictwie Liva. I powiem wam tak, że pod koniec odcinka dowiedzieliśmy się po tej walce z Serafitami czegoś nowego o naszym towarzyszu. Okazuje się, że Liv, że tutaj Serafici nazwali Liva Lili, bo tutaj w czasie walki z nimi oni mówili takimi dialogami, że o jakiejś Lili, mówili prosto do nas. I to się okazuje, się zastanawiałem, do kogo oni mówili? Jaka Lili? I się okazuje, że Lili to tak naprawdę Liv, czyli w pewnym sensie mamy taki kontrowersyjny temat, że Liv to tak naprawdę jest Lili, tylko że to jest coś w rodzaju takiej, że Liv jest po prostu osobą, która tak naprawdę zmieniła płeć. I mam taką pewną teorię dotyczącą właśnie Liva, że pamiętacie jak... O właśnie, tutaj weszliśmy tutaj i tutaj nas zaatakowali właśnie, że tutaj mam taką teorię, że pamiętacie, że Liv nam mówił, właściwie Abby, za co go ścigają właśnie ci, ta cała sekta. Okazuje się, że on mówił, że ścigają go za to, że ogolił głowę. A coś tak czuję, że chyba nie do końca za to go ścigają. Prawdopodobnie, według mnie, to jest oczywiście moja teoria, że ścigają go chyba za to, że po prostu zmienił płeć. I to jest ewidentnie chyba prawdopodobnie ta teoria. Ale zobaczymy, czy ta teoria jest prawdziwa na razie. I oczywiście znajdujemy się tutaj. Tutaj, gdzie skończyliśmy. Oczywiście porozmawialiśmy z Livem i wyruszamy dalej. Najpierw zobaczmy tutaj, co my tu mamy. Troszeczkę w poprzednim odcinku poskakaliśmy, no nie? Raczej... przedostawaliśmy się na każdą platformę i teraz... po wejściu tego budynku będziemy przemieszczać się dalej. No powiem wam... tak samo, ale powiem tak, że w poprzednim odcinku Liv to byłby naprawdę świetny asasyn. Te umiejętności jego parkurowe naprawdę nadawałby się na takiego młodego asasyna, nie powiem. Jeszcze tak zobaczę, ale chyba tutaj zebraliśmy wszystko, co było tutaj. Ale nie do końca. Tutaj jeszcze mamy. Okej, możemy sobie coś wytworzyć, ale... a w sumie mogę się podleczyć. Podleczyć, użyć apteczkę, żeby podleczyć się, żeby uzupełnić na maksa pasek zdrowia. I proszę bardzo, wytworzyliśmy i bierzemy wszystko. Co tu jest? No i dobra. I chyba nam nic nie pozostało. Nic innego, jak wyruszyć w dalszą drogę. Jeszcze zobaczę amunicję. No też trochę postrzelałem z pistoletu. Tego wojskowego. Zobaczmy, jak nam amunicję. Nadal zostanę przy strzelbie. I oho. I chyba tam na górę chyba będziemy musieli pójść. To dobrze, ale...
Tak, tutaj nic nie ma, więc idziemy na górę. Ale uwaga, żebyśmy... Wow! Żebyśmy... Wow. Żebyśmy też uważali, bo jeżeli tutaj w tym budynku byli ci serafici, ci, którzy nas zaatakowali, to pewnie ich jest akurat więcej. No w końcu to jest ścieżka serafitów. Nie... No nie powiem, ale patrzcie. No sobie tutaj zrobili ołtarz swojej, jakby to powiedzieć, przywódczyni, co? Blizny to zrobiły? Serafici. Tak, tak chciałam powiedzieć. Całkiem na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Świetne. Ochraniaj je. Co? Ciekawe, czy wasza prorokini wiedziała, co zapoczątkuje. Ocaliła dziesiątki osób. Nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Wysadzała ciężarówki i zabijała żołnierzy. Nie tak trudno to wyjaśnić. Czytałaś jej księgi? Przekartkowałam kilka. Wiele by ci dały. Jasne. No. To musiała być z niej taka, powiedzmy... No powiem wam tak. Abby akurat ma takie zdanie, bo oczywiście walczyła po stronie wilków. Ale tutaj serio widać, że Liv uważa ją za naprawdę za bohaterkę. A tutaj co mamy? O, taki posążek. To bardzo ładne. No i trochę straszne. Trochę... No tutaj normalnie można zauważyć takie... Że ona jest tak... Nie no... No widać, że oni traktują ją jako... Jak jakieś takie, powiedzmy, bóstwo, no nie? Tutaj wróćmy. I ten symbol... I mamy tutaj... Na jej, jakby to powiedzieć, stroj... Od tyłu symbol serafitów. Ale jestem ciekawy, czy ją w ogóle spotkamy tutaj. Bo grając, sterując jako Ellie, nie spotkaliśmy tej przywódczyni jej. To może jako Abby ją spotkamy. Dobra, idziemy dalej. Ale też ostrożnie i... O. Pusto. I chyba mamy tutaj dalszą drogę na górę. Tutaj nic nie mamy, nic nie mamy. O, proszę, ale zapasy tutaj mamy. Dobra. Tutaj na półce dużo. A tutaj mam amunicja do naszej strzelby, ta zapalająca. Też nie możemy wziąć. A patrzcie, tutaj mamy stół warsztatowy. To zaraz z niego skorzystamy. Najpierw muszę zobaczyć... Okej, chyba zebrałem wszystko, co tutaj mamy. I dobrze. To teraz sobie wytwórzmy, znaczy ulepszmy i... Co? Co robisz? Daj mi chwilkę. Chyba Liv... Raczej powiedziałbym, że Liv chyba jest taki zniecierpliwiony troszeczkę, ale spokojnie. Akurat chyba widać, że musimy chyba pójść dalej, bo mamy akurat za mało części, żeby cokolwiek tutaj ulepszyć, raczej zmodyfikować. Dobra, idziemy. Chociaż chwila. Może coś się jednak przegapiłem, ale nie wydaje mi się. Nie, wszystkie takie... Nie, tutaj na maksa ten pistolet ulepszyłem, a tutaj... Nie, jest... Nie, wszystkie akurat mam... Nie, mam za mało części, żeby cokolwiek ulepszyć, więc musimy pozbierać więcej przy dalszym stole warsztatowym, znaczy przy kolejnym. Tym razem pójdę przodem. No. Okej. Okay. Otwieramy. Czyli odsuwamy bardziej tą paletę.
jakby to nazwać. Serio, jak wysoko mamy wejść? Nie miałem dotąd okazji. O kurde. Kondolencje z powodu syna. To zaszczyt. Jest teraz prorokinią. Zginął odważnie. To powód do dumy. Jesteśmy dumni. Dziękuję. Starsi oferowali nam nowe dziecko. To wielki zaszczyt. Elizabeth jest wdzięczna. Nie wiem tylko, czy jest gotowa. Wiedzą, co dla nas najlepsze. Tak będzie lepiej. Tak, oczywiście. O kurde, Fila. Czyli ta prorokini nie żyje? O, a ja myślałem, że ją spotkamy w tej grze. Bo naprawdę to wyglądało ciekawie. Ale patrzcie, tutaj są... No tak, nie mamy oczywiście spokoju od tych serafitów, więc musimy iść całą naprzód. Ale musimy też uważać i... Ajajajajaj, tu na... O kurde! Nie. Mały włos. Mamy tą właśnie kuszę. Więc trzeba się przyszykować. Okej, o, tutaj mamy wysoką trawę. Tylko ostrożnie. Ojojojoj, tutaj mamy kostka. Dobra, ale jakby tutaj ich obejść, no nie? Ajajajajajajaj. Będzie trudno. Kurde. No akurat się od... Akurat sobie poszła. Okej, przechodzimy. O, szuflada. Coś tu mamy. O, amunicja do pistoletu. Do myśliwskiego pistoletu. Możemy coś tutaj wytworzyć, ale mamy już taki zapas. Kurde. Co? Podkładka! Z wilczycą! Przy tych regałach! No nie, no myślałem, że ją... A, dobra, załatwcie mnie. No. No jak mówiłem, że chcę, żeby ona została załatwiona, no to zostanie załatwiona. Dobra. Ale tutaj ewidentnie muszę strzelić prosto w głowę. Inaczej się chyba nie da. Kurde. Mały włos. O, kurde, co? Ja pierdzielę. Ale on mały włos. Ale straciłem strzałę w dodatku. Okej, może załatwię ich. Może załatwię tego po cichu.
Dawaj, dawaj, dawaj! No, załatwiona. Ale od nich chyba strzału nie weźmiemy, co nie? A załóżmy tłumik, ale tylko na jeden strzał. To też tak niedobrze. O, tak jest! Celny strzał! Prosto w główkę. Okej, zabierzemy strzałę. Tak jest, zabierzemy. Bełce są trwalsze i można je częściej odzyskiwać. O, proszę. Czyli taka, powiedzmy, różnica niż na podstawie tych wszystkich łuków. Dobra. Kurde, a tam był właśnie drugi. Okej. Idealnie. Kurde! To chyba nas zauważyli, co nie? I masz! Posadzka! Zwitał! A, dobra, zdejmijmy ten tłumik. Albo i nie, jeżeli nas nie zauważą. Ale dobra. Kurde. Oj, 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 oj. Kurde, ten. Tutaj nas O kurde, czy tutaj mamy więcej ich? No to wygląda. Masz! O nie! O mały włos. Okej. Trzeba ich jakoś załatwić, co nie? O kurde! Uch! Ich jest więcej. Ajajajajajajaj. Tylko schowajmy się tutaj w tej trawie. Pokażcie się, no. Tutaj mamy. No i... No i oczywiście po naszym tłumiku. Tajem Mołotowa! Nie dajcie! Szybko uciekamy, uciekamy! Szybko podleczmy się! Abi, podlecz się! Kurwa mać! No prawie! Cholera! Zmienię municję!
Nie można! Dobrze, Liv. I proszę bardzo, headshotik. Okej, przeładujmy. Ale to są chyba... To są wszyscy? Raczej nie. O, słychać jedną. A, tam na górze. No dobra, załatwmy ją. Aż na samą górę trzeba. O, o proszę. Mam amunicję do pistoletu. A czy co ja wygaduję pistoletu? Do strzelby. Dobra, Liv, no odsuń się. Odsuń się, młody, no. Dobra. Przeładujmy. I może strzelimy z bełtu, co? I o, proszę bardzo, i załatwiona. Zabieramy bełt. O, i amunicję do karabinku naszego. I to są chyba wszyscy. Serafinów, nieważne. Ta, pieprzyć ich. Nie słyszałam, żebyś przeklinał. To był mój pierwszy raz. No, no proszę. Liv, jakby to powiedzieć, uczy się czegoś nowego. Tylko szkoda, że no... A lepiej było, żeby on nie przeklinał. Raczej. Okej, jeszcze apteczkę możemy tworzyć, ale... Może na razie nie. Ale przy okazji wytworzyliśmy tłumik. Jakieś... Nie, brakuje jeszcze nam suplementów. I dobra, chyba będziemy musieli wyruszyć w dalszą drogę. Dobra, ale teraz którędy musimy pójść? Chyba tędy. No dobra. No to przechodzimy. Ale udało nam się bardzo dobrze załatwić ich. Chociaż obrywając. Kurde, mogę jednak strzelić do kogoś innego. Do innego serafite z bełta. Znaczy z kuszy. Dobra, otwieramy. Ostrożnie. Okej, chyba musimy się zabarykadować, co nie? Tak. Okej. Okej, bierzmy tą nową broń ręczną. Czekaj, niech zgadnę. Do góry. Tak. Ja. Ciągle musimy chyba wchodzić na górę. Ciekawy jestem, jak długo. I jak później zejdziemy stąd. Z takich wysokich budynków. Dobra. Tutaj niech zgadnę. Tutaj akurat czysto. O, proszę, części. Ile mamy już tych części? O, mam 52, więc... Pewnie byłoby co ulepszać, gdyby tutaj byśmy mieli stół warsztatowy. Tutaj pusto. Tutaj chyba również pusto. I czy to winda? Tak. Hej, ściągnij te drzwi. Poczekaj chwilę. No, w Dobry. Sumie tak. Tylko się pośpieszmy. To ta. Patrzcie, że pojawiła mi się taka interakcja z tymi... z tą bramą, a raczej z tymi drzwiami. I patrzcie, że z drugiej strony trzeba. Dobra, to co, zamykamy? I co? Szlak. I na górę.
zabiła. Mogę dać ci radę? Dobry Boże. Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? No, jakby szybciej biegasz. Jesteś bardziej skupiony. Ja pierdolę. Odczuwasz mniej bólu. Ja każde złe uczucie. Pocące się dłonie, bijące serce. Znaki, że rośniesz w siłę. Nie czujesz strach. Pomyśl, że twoje ciało się przygotowuje. Tylko w słabości mogę poczuć prawdziwą siłę. Mądrze prawisz, młody padawanie. Nie ty, ale żol. Dobra. Chodzimy. Czyli co, teraz ten... To tekst prorokini? Tak. O. No, ona musiała być mądra. Nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. No jednak... Jednak jeżeli mają tutaj przeżyć, to też muszą... Ci Serafić, ta sekta musi jakoś sobie radzić, no nie? Jak walczą z wilkami, bo można już na początku zauważyć, że ta sekta korzysta nie tylko, kurde, z broni ręcznej i strzałów, znaczy łuków z strzałami, ale także korzysta też z broni palnej. Grając jako Eli, jak ich spotkaliśmy, to było widać, że serio korzystali z broni palnej. A tutaj co mamy? Przekażcie pozostałym, że to koniec rozejmu. Zastawili pułapkę na jedną z naszych grup. Musimy pokazać im, że jesteśmy silni. Zbierzcie swoich najsilniejszych żołnierzy i wyślijcie ich w głąb terytorium wroga. Zaatakujcie każdego wilka, którego spotkacie. Nie zważajcie na wiek. Muszą usłyszeć, co chcemy im przekazać. Czyli mieli na początku tutaj rozejm, no nie? Ale no niestety coś poszło nie tak. Więc wciąż lubisz prorokinię, mimo że jej wyznawcy chcą cię zabić w jej imieniu? Ona by tego nie chciała. W jej księgach nie ma przemocy. Powiedz to lepiej swoim. Nie wieszaliśmy ani nie kamienowaliśmy ludzi, póki żyła. Przekręcają znaczenie jej słów. Przeczytaj je. Dobrze. Możliwe, że po śmierci właściwie tej prorokini ci wszyscy Serafici postanowili zmienić zasady tego kultu. I było widać, tutaj chyba po słowach z Liwa można uznać, że tak na początku czegoś takiego nie było, ale jednak postanowili coś takiego jednak zrobić, że zmienili zasady. Czyli początkowo Serafici byli bardziej pokojowi, a dopiero po śmierci prorokini stali się, no powiedziałbym, naprawdę porąbanymi gostkami. Tutaj chyba nie wespnę się, no nie? Ale wysoko. Obyśmy nie spadli. A w sumie bym sobie spróbował. Ale nie, chyba raczej jako Abi nie zeskoczymy stąd. By się przydało. Chociaż ja muszę przyznać, że to ja bym w ogóle nie chciał tutaj zeskoczyć. Okej, tędy. Ja pierdziele, ale wysoko. Oczywiście nie popatrzyłem w dół, ale naprawdę normalnie poczułem taką, powiedzmy, jak wysoko tutaj Abi jest razem z Liwem.
Jeszcze ten wiatr. No. Oby się tutaj nic złego nie stało. Nieźle tu wieje. Jakby nie zdarzył się tutaj jakiś wypadek. I się zgadzam też z Abi, że się silnie wieje. Żeby cię trąba, kurde, podmuchła i... To nasz most. Lew. No chodź. Kurwa. Pójdziemy powoli. To. Nie wiem, czy dam radę. Nie jest tak źle, jak wygląda. Chwila. To jest ta... Musimy przejść przez ten most? Ja nie mogę. I co, zrobimy jakiś skok wiary? Jak w serii Assassin's Creed? No to nieźle i... Ajajajajaj, no pięknie, spadłem. No to wracamy z powrotem na górę. No to Abi się ten pomysł raczej nie pasuje. A bardziej nie podoba. Ale dobra, spróbujmy. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie. Kłamiesz. Nieprawda. Znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. No to chyba wiadomo czemu. Ale patrzcie. I bum! No sorry, ale musiałem. Za Joela. Dobra, przeskakujemy. O mój Boże. Po prostu nie patrz w dół. Łatwo ci tak mówić. Szlak. Ostrożnie, Abi, ostrożnie. No już drugi raz cię nie z... Nie z... Jak się czujesz? Czekam na tę prawdziwą siłę. No, kto by nie czekał, okej. No, tym razem nie pozwolę jej tutaj spaść. Raz wystarczy. Na popasie. Wypasie! Co? Nieważne. Dobra, teraz tędy. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Boże, Lew, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! No tutaj widać, że Liv coś podejrzewa o taki związek między nim a Abi. I to chyba już jest koniec. O, proszę, drzewo serafitów namalowane. Udało się! Wow. No chodź! Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. A co to... Lew, chodź tu, chcę cię uściskać. Dlaczego? Dlaczego? Sama zobaczysz. Co? No, ciekawe o co chodzi Liwowi. No, ale widać, że... No, był strasznik przy przechodzeniu przy tym moście. Dobra, wchodzimy i... Ja pierdolę, Lew! Wszystko będzie dobrze. Patrz na mnie. Szlak. Serio? Cholera. Musimy chyba dalej przejść przez... To jest chyba dalsza droga, bo tu... Balans! Serio? Ojojoj. A, dobra, co mi tam? Nara! Dobra. To już był ostatni skok. Chyba. Dobra. Utrzymujmy balans. Okej, udało się. Jakim cudem nie jesteś przerażony? I nie cytuj mi tu proroki. Nigdy nie bałem się wysokości. A czego się boisz? Oceanu. I psów. O kurwa, macie.
No... Oceanów i psów. No ciekawe. To, ale psów to chyba mogliśmy zauważyć z... Jak Liv... Nie no. Jak Liv był właściwie... Jak Abby zabrała Liva i Yarę tutaj do tego oceanarium, no nie? I to teraz przez ten mowy... Jeszcze trochę! Ja! Hej, popatrz! Widać stąd szpital! O kurwa! O kurwa! Ty faktycznie! Dobra. Nie dam rady, Lev! Nie dam rady! Oczywiście, że dasz! Dasz radę! No dalej! Prawdziwa siła! Sayonara, Abby! Dobra. To już będzie ostatni. Ale musiałem. Dobra, idziemy. Ale patrzcie, jesteśmy już niedaleko tego szpitala. Czyli serio dotarliśmy do... O kurde! Okej, tym razem to było niechcący. To tym razem było niechcący. Żebyście sobie nie myśleli. Dobra. Okej. Idziemy. Już niedaleko. Ale patrzcie, że to jest chyba ten... Że to jest ten sam szpital, co byliśmy tutaj jako Ellie, no nie? Ostrożnie. Ale ja jestem ciekawy, czy... Dobra. Ale powiem wam tak, ja jestem ciekawy, czy my, jak dotarliśmy do tego szpitala tutaj jako Abby, to czy czasem tutaj jesteśmy przed, czy po tym, jak tutaj się pojawiła Ellie? Przed lub po pojawieniu się tutaj Ellie? Bo pamiętamy, po tutaj Ellie przyszła i dobra. Chodź! No. Kręci mi się w głowie! Wow! Trzymaj się! O kurde! Aj. No to nieźle. Ale na szczęście trafiliśmy prosto do basenu. Idziemy? Dasz mi chwilę? Proszę. Okej. No, było blisko, nie powiem. Okej. Dokąd teraz? Nie wiem. Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Most zaprowadził nas na jego tyły. Nie wiem, co tu jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. No to pięknie. No to my znajdujemy się w tym samym budynku, co mówił Liv, ale... On akurat nie zna tych pomieszczeń. No to oznacza jedno, że będziemy musieli tutaj troszeczkę zbadać to miejsce. Ale zanim to zrobimy, to sobie coś pozbieramy. Ale już jesteśmy blisko szpitala, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Dobra. A, dobra, wytworzę apteczkę, czemu by nie, i zabiorę ten bandaż, tę szmatkę. Okej, zanurkujmy. Może tutaj coś znajdziemy. Może jakąś taką monetę do kolekcji. Ale widać, że nic tutaj nie ma.
Dobra. Okej, jeszcze troszeczkę. Dobra, wyskakujemy. Jeszcze tak sprawdzę. Broń. O, mamy karabinek. Strzelba. A, dobra, zamienimy na karabinek. Strzelba bardziej się przyda na. Na walkę z zarażonymi. O, chyba tędy będziemy musieli przejść. Dobra, o, proszę, szmatka. Dobrze. Okej, Leaf, idziemy. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. O. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. Jak to? Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. No, czyli tu się okazuje, że Abby ma jednak serce. Tylko szkoda, że dla Eli nie miała. Ale to, że ma serce, to nie zmienia faktu, co ona zrobiła. Ajajajajaj, chyba tędy będziemy szli. Jeszcze chciałbym sprawdzić tutaj, co mamy. Przepraszam za cięcie, ale nagle... No nagle znowu miałem problem z nagrywarką. Raczej nie powiedziałbym, że to jest jakiś problem, ale bardziej po prostu pojawiła się pewna rzecz na ekranie do nagrywania i ta rzecz nie powinna się tutaj znaleźć. Dobra, a wracając... Znajdujemy się w jakimś takim pomieszczeniu, chyba... Nie wiem, to jest bardziej takie... Budynek dla... Nie wiem, dla sportu? Nie dla sportu. No taki basen z siłownią. Darmowe Wi-Fi dla gości hotelu. Hasło 121879. Coś mi się wydaje, że to będzie kod do sejfu. To sobie wejdziemy. O, szmatka. I coś jeszcze zabraliśmy. To wszystko. Coś jeszcze. A tutaj znowu. A, darmowe Wi-Fi dla gości hotelu. To akurat przejrzeliśmy. Dobra, coś jeszcze? Czy to wszystko? Bo tutaj raczej nic nie ma. Mamy tą właśnie nową broń. Ten klucz. I możemy go ulepszyć, ale ja raczej tego nie zrobię. O, kolejne drzwiczki. A tam dalej była ta łazienka, no nie? Tak jest. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Pusto. Kabiny z prysznicami. Takie kabiny pod prysznicem. Toaleta. Takie centrum rekreacji, no nie? Nie ma. Tutaj też pusto. Mam z tej szmatkę, ale mamy zapas. W sumie mogę się podleczyć, ale bym wykorzystał jeszcze dodatkowo alkohol. Abym tego nie chciał. O, jest alkohol. No to ile by to było? Nie, dobra, zostawiamy.
chwila. My... Dobra, teraz gdzie się znajdujemy? Tam tutaj była siłownia. Tutaj są pewnie niedziałające windy. Mamy tutaj drzwi. Raczej pomieszczenie. Drugie pomieszczenie, jedno z drzwi, nie wiem do czego prowadzą, ale drugie to chyba ewidentnie na taki, powiedzmy, na schody. Czyli albo, nie wiem, albo na dół pójdziemy, albo znowu w górę. Ale coś myślę, że chyba na sam dół. Tutaj. Pusto. Tutaj, o! O, proszę bardzo, co tutaj mamy? Jakaś notatka. Prosimy nie zostawiać cennych przedmiotów na widoku. W czasie dyżuru w szafce z artykułem higienicznym w poczekalni jest safe code taki sam jak do Wi-Fi. O, proszę bardzo. Czyli chyba to jedną z tych drzwi... Nie, jeden z ty... Jeden... Chyba... Kurde. Chyba jedno z pomieszczeń... Kurde, mam cały zapas. A, dobra, wytworzymy. Niech będzie. Bierzemy. Czy się okazuje, że... Mamy jedno pomieszczenie, jest takim... Przebiera... Jest takim magazynem, gdzie trzyma... Tam mamy rzeczy, a tutaj co? O, proszę, batonik do... Raczej paczka chipsów do podleczenia. Super, przynajmniej jeden pasek zdrowia sobie... sobie... uzupełniliśmy. I dobra. To przeczytajmy jeszcze raz ten hasło. 121879. Okej. I to ewidentnie to pomieszczenie. Dobra, otwieramy. No i gdzie... O, tu mamy save. Dobra, a tutaj chyba pusto, no nie? Tak jest. Dobra. Otwieramy. Jak to było? Jeden... I osiem... Siedem, dziewięć, tak? Zobaczymy. Nie, kurde, nie 8, kurde! Zerknę jeszcze na ten kod. Ajajaj. Okej, pomyliło mi się. Okej, 1. Chyba jestem nadal po tym szoku, że omal nie spadliśmy na sam dół z tego wieżowca. Okej, 8. 2, 1, 2, 1, 8, 7, 9. Ajajaj, cofamy. O. I otwieramy. O, proszę bardzo. Dobra. Zgadza się. Okej, okay. O, mamy super... Kasiarka! Odblokowano... I odblokowaliśmy właśnie... kolejne trofeum. I tabletki. Tutaj mamy surowce. Coś do tworzenia? Nie. Mamy wszystko na maksa, co nie? Ale możemy wykorzystać suplementy. 42, co by tutaj... Poruszanie się szybciej, gdy celujesz. To może bardziej ulepszmy ulepszenia broni białej. Utwórz bardziej wytrzymałą, ulepszoną broń białą. Dobra, czemu by nie? I proszę bardzo, ulepszone bomby rurowe. Twórz skuteczniejsze bomby rurowe, które zadają śmiertelne obrażenia na większym obszarze. O, to by się akurat przydało. Dobra, wyjdźmy stąd. I idziemy dalej. Dobra, tędy. No, a Abi, co jest? Otwieraj. Kurde, ej, co jest? Dobra, otwieramy i... Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tu przynajmniej. No i dobrze kombinujesz, młody, i... O, cholera. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. To ewidentnie masz. Fedra. Będzie tam ciemno. O, więc tak to działa. No, nieźle. Co tu mamy napisane?
Mieli rozkaz oczyścić ten budynek. O. To ewidentnie jest żołnierz z organizacji wojskowej Fedra. I ewidentnie nie żyje. Już od dłuższego czasu. Już od bardzo długiego czasu. I nawet na końcówce, że to jednak jest... Jest członek Fedry. Seb, Wiktor i Iryna nie żyją. Avery i Mali zaginęli, a ja zostałam ugryziona. Wielkość gniazda przerosła nasze oczekiwania. Próbowałam ich wysadzić, ale pierdolone detonatory okazały się wadliwe. Oczywiście, że zginę przez niekompetencje jebanej Fedry. Czyli to jednak ludzie Fedry i oni mieli za zadanie oczyścić ten budynek z zarażonych. O kurde, to no to pięknie. No to nie ma tak łatwo, żeby dostać się na ulicę koło tego szpitala. Nie. Będziemy mieli do czynienia z zarażonymi. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. No to pięknie. Ale wiecie co? Może No przynajmniej tutaj Leaf będzie korzystał właśnie z... W końcu z jakiegoś... No, z jakichś takich rzeczy, ze, jak to zwał, przedmioty ze starego świata. No przynajmniej ta latarka mu się przysłuży, ale powiem wam tak, w następnym odcinku spróbujemy sobie pozwiedzać tą dolną część tego budynku, ale i wyjść stąd już na ulicę, ale już w następnym odcinku, a pewnie tam spotkamy zarażonych. No miejmy nadzieję, że ujdziemy z tym życiem. Nawet, że wyjdziemy z tego żywi. Oczywiście razem z Abby. Chociaż wiecie, jakie mam zamiary wobec niej. Ale dobra, to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I widzimy się w następnych odcinkach z serii The Last of Us Part 2. Na razie. Na razie, spadam.